Witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj mam Wam do przedstawienia nowe auto dodane do gry. Jest to Corvetta ZL1. Corvetta karbonowa, którą już znacie z gry, jest wzorowana właśnie na tym aucie. Dlatego jeśli chodzi o wygląd, są to właściwie kosmetyczne różnice. Corvetta posiada kilka bodykitów. Łącznie z bodykitami dostępnymi za kasę z gry. Są to niestety same spoilery, więc tutaj dużo nie zwojujecie. Zabawa zaczyna się dopiero z dwoma dodatkowymi bodykitami w różnych wersjach. Wersje te różnią się tym, że są inne maski i inny spoiler. I wygląda to w ten sposób. ZL1 ma całkiem dobre przyspieszenie, słabe niestety nitro i trochę ciężko ją opanować nieraz na wybojach i dość ostrych zakrętach. Jeśli hamujemy, też często potrafi nas obrócić. Auto jest dość wyważone, to znaczy posiada dobre przyspieszenie, ale jednocześnie bardzo dobry skręt. Jest to dobra proporcja, bo jak wiadomo w Need for Speedzie większość tras jest krętych. Autem z ciężkim skrętem raczej dużo nie zawojujemy. Jeśli chodzi o ogólne osiągi, auto raczej nie prasuje się do pierwszej piątki aut najlepszych w klasie trzeciej. Dlatego jeśli planujecie robić jakieś czasy na trasach, bądź macie problemy z wygrywaniem, to raczej nie polecałbym tego auta, chociaż być może na proczęściach i z dobrym naprawdę tuningiem auto może pokazać swoją klasę. Obie Corvetty wyglądem są identyczne, wręcz różnią się tylko detalami, co teraz właśnie pokazuję. Natomiast jeśli chodzi o osiągi, są bardzo różne. Corvetta karbonowa ma dużo lepsze przyspieszenie od nowej Corvetty, natomiast nowa Corvetta lepiej się prowadzi i lepiej hamuje. Zwróćcie uwagę na początek wyścigu, gdzie praktycznie mamy długą prostą i co się dzieje? Corvetta karbonowa od razu poleciała do przodu, zostawiła mnie w tyle. Ale zobaczcie, co się stanie na zakrętach. Od razu doganiam. Corvetta karbonowa ma bardzo słabo trzyma się drogi niestety i ma bardzo słabe hamulce, co psuje ogólnie charakterystyki jezdy tego wozu. Ale zobaczcie teraz. To jest prosta i Corvetta karbonowa od razu mnie dogania i mnie wyprzedza w tym momencie. Żeby moje słowa co do osiągów nie były puste, postanowiłem przeprowadzić krótki test przyspieszeń obu aut. I zobaczcie, Corvetta karbonowa po prawej, oba auta są bez części. I zobaczcie, co się dzieje. Już praktycznie znika mi z widoku. Także podsumowując ten krótki test, można stwierdzić, że auta mają dobre przyspieszenie, natomiast karbonowa ma dużo lepsze i dużo gorszy skręt. Jeśli o mnie chodzi, ja zawiodłem się trochę na nowej Corvetcie, ponieważ myślałem, że będzie lepsza od karbonowej. Przede wszystkim lepsze przyspieszenie, no, trochę lepszy skręt, lepsze nitro. A tu co mamy? Mamy auto z gorszym przyspieszeniem, co prawda lepszym skrętem, ale jednak jest trochę niestabilne na zakrętach i wybojach. Natomiast prowadzi się, jeździ się nim ogólnie bardzo przyjemnie i bardzo fajnie chodzi się nim w zakręty. Jeśli tak jak ja jesteście fanami muscle carów amerykańskich aut, to jest to pozycja, jest to auto obowiązkowe w waszym garażu. Dziękuję za wyświetlenie, na razie.